Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Poprzednio walczyliśmy z Odionem, nie pamiętam jak się nazywał właściwie, ale był bardzo statyczny pojedynek. Nie wiem czy może być bardziej, chyba że ktoś w ogóle nie miał styczności z tą grą, to może. Natomiast oczywiście go powtórzymy, mogłem wygrać w każdej chwili, ale tego nie zrobiłem. Zupełnie przeciwieństwo poprzedniego, gdzie nie mogłem się dostać. Oczywiście teraz wcale tak nie musi wyglądać, ale ciężko, żeby było inaczej. Jedna karta została wystawiona. Efekt jakiej karty aktywować? Tej? Aha, to jak nie mam nikogo. Ja chyba w każdej chwili mogę. Więc nie. Nie, rozmyśliłem się. Też nie. Też nie. Po cztery, więc jak dwa miejsca zajęte, to już się uda. Tej karty nie chcę. Tej mieć nie muszę. Więc od razu to możemy aktywować i zrobić coś ciekawego. Aha. Czyli nie wykorzystałem, została zniszczona. Oczywiście to mogę wykorzystać, to jest kiepskie. Teraz zaatakować tą kartę, może być ciężko. Ale ciekawe, czy się uda. Została ona zniszczona, nie odpisało mu się nic. Tu 1000, więc kiepsko. Ale trzeba zakończyć. Tej karty sobie nie przypominam. Nie. To jest bardzo ciekawa karta. Możemy założyć, żeby była. Następnie to na wszelki wypadek na obronę i możemy już próbować nawet atakować. Przeszedł będzie, aktywuje efekt tej karty, czyli go szybko zlikwiduje. I bo on jest słaby, ale tak, kontynuuj atak. I wykazuje, że jeszcze jeden atak mogę wykonać. No to jeszcze jeden. Bardzo dobrze, no to już wystarczy. Też nie, wydaje mi się, że to był jeden i tak. Bardzo asekuracyjne są te śpiące owieczki. No nie miałbym czterech, tu się nie zmieści tyle. Dobrze. No to ataku nie ma co. Pozycja obrony tylko. Teraz atak. I atakujemy. Nie, nie chcę tej karty. Zwykły atak. Specjalnie przyjmuję kartę, która ma efekt potwora skały. Światła levelu 4, atak.
dziwne. Nie wiem, co to jest. Oj, nie jestem przygotowany. Nie wiem, co to mi tu da. O, to jest bardzo dobra karta. Poświęcenie krzyżowe. Czy kontynuować atak? A. No nie, to chyba nie. On jest w obronie, więc nie. Nie. Kolejno bym chciał tutaj jednak... Teraz nie mogę. Nie, jestem w miarę dobrze chroniony. Tego użyć nie mogę. Tu mi się odpisze, więc po co? Mogę ewentualnie przestawić pozycję obrony, no ale nie teraz. Nie zmieniałem, więc teraz dopiero. A jednak i tego się nie da. No, tu mi poleciało, więc to tylko na jedną rundę czy turę. To jest bez sensu. O, teraz mogę odwrócić i zakończyć. No już jak jakąś silniejszą kartę ma, można powalczyć. O, nawet dwie. No już się ciekawie zaczyna robić. A tak z obroną, no to jednego zniszczę, a co z resztą? Muszę mieć jakieś tutaj... Chociaż to i tak nie przeszkadza. Będą służyły mi tu do obrony. Przez chwilę przynajmniej, chociaż tu są trzy karty. Ale jeszcze się może sporo zmienić, zaryzykuję jednak. No dobra, ale... Nie będę mógł teraz atakować, jak to zastosuję w tej rundzie oczywiście. Bo jeszcze muszę odwrócić, żeby to miało sens, a teraz ma 1200 obrony. Chociaż i tak mi się nie odpisze, więc aktywujemy. Chyba, że w przypadku przeciwnika... Zaraz, to w ogóle zadziałało? Już mi się nie wydaje. Koniec. Na razie jestem zabezpieczony na coś. Teraz pojedynek jest trudniejszy, zauważalnie. Ogromnie wręcz. A, ten mi się trafił 1500. Zniszczę tego, co jest w ataku. Zaatakuję. Będzie dobrze. Tu mu się odpisze, właśnie o to chodzi. Tego nie odwrócę, bo ma 1200. A tak, to będzie bezsensowne. Koniec. Tak zrobimy. A, ładnie mu się odpisało. A dlaczego? Zużyte. Wybrali ziemię. Teraz inny typ. Może być ciężko. Coś teraz musi się zdarzyć. Jakąś kartę po prostu zabezpieczenia. 1500. Po prostu zniszczę jednego. I będzie łatwiej. Odpiszę mu się. I to się zniszczy. Dobrze. Tylko teraz... Co po następnej rundzie? Teraz zostaną te zniszczone. Nic więcej nie zrobię. Jestem teraz bez szans. Teraz...
Obrona jednak, potwór nic nie da i to taka 1200. No to muszę tak założyć. A to niech sobie stanie. Może coś będzie można z tego zrobić. Cokolwiek. Aktywuj, co by to nie było i tak to... Co się stanie, to niech będzie. A wybieram to. Jest. Odpisuje mu się, ale ta karta niestety zniszczona. A wybieram jeszcze raz to. Udało się. No ale i tak jest ciężko teraz. To tyle wymaga, tak. Mogę uiścić opłaty za utrzymanie. No to mi nic nie da. Muszę niestety zakończyć, ale to jest bardzo dobre. Utrzymujemy to. Niweluje ataki. Jeśli jeszcze raz będę mógł to aktywować, to z chęcią. A niestety. Odpisuje mu się. Twardo losuje. Jest. Jeszcze raz. Jest. No, to tak można. Jednak to jest dobre. Tu oczywiście płacimy. Co to jest? Jeden potwór z deku na cmentarz, ale to nic nie da. Więc kończę rundę. To dobre, bo może wszystkie ataki zatrzymać. Nie wiadomo jak, nie wiadomo ile. O, teraz to silne jest. Powiedzmy, tą rundę wytrzymam, ale co z innymi? A, niestety to mi weszło. Coś, co niszczy wszystkie karty na polu, a przynajmniej potwory. To by się przydało. Trzymujemy. Na jedną rundę możesz rzucić monetą. Jeżeli się uda niszczyć wszystkie otwory. O! Jeżeli mi się nie uda niszczyć wszystkie swoje otwory, tyle jest możliwe. Ale to chyba... w przywołaniu. A no dobra, chociaż to nie ma absolutnie sensu, no może jakiegoś lepszego, bo tutaj dostanę powiedzmy 1100 będzie, no to co? Dwóch się nie przebije, inni się przebiją, więc to jest bez sensu. Chociaż tego za 300 obrony mogłem spróbować zaatakować. Zaraz zobaczę. A tam nie. Tak? A jednak nie. Kontynuować fazę główną. I zmieniam teraz na tą. Nie. A jednak nie. Udało się. Po wszelkich próbach. Teraz koniec. Tak, aktywuj. A jednak nie. To mi i tak nic nie da. Nie wiem, czy to nie lepsze w obronie. Chciałbym wiedzieć, jak aktywować ten efekt. O, to już po mnie. O, jeszcze zadaję mu się obrażenia. Ciekawie. Udało się.
A, niestety, 1800 weszło. Teraz już nie może wejść. Się udało, ale ciężko. Wcześniej miałem tyle kart obronnych, a teraz już nie mam. Kurczę, 1800 tylko. Będzie wzajemnie. Dlaczego ja nie mogę przyzwać wcale? A tego bym jeszcze wzmocnił i oczywiście nie mogę. Koniec. Teraz mnie chyba raczej nie oszczędzi. I koniec, przegrana. Jeszcze raz. Ten. No naprawdę, zupełnie dwa inne pojedynki. Niesamowite. Jak to czasem bywa. Ale wystarczy, że wszystko się uśredni nawet u mnie, nie musi u przeciwnika. I już będzie dobrze. Pcharzę to, 1500 ataku. Z tym się jeszcze wstrzymajmy, ale na pewno to użyję. Prędzej czy później. Wolę jednak to. To od razu oczywiście atakować nie mogę. A raczej nie będzie zmasowany atak. Na razie to wytrzymam. A zobaczymy co później. Powiem, że teraz mogę aktywować, chcę. Czyli dostać 500 punktów ataku dla tej karty. Jest 2000. Mnie przez to tak łatwo nie pokona. No niestety zablokował mnie, ale mam 2000. On ma inną wartość, 1800? No to nie, na razie mam dobre karty. A czemu nie dają 5, tylko 4, no? A co tu jest? Podczas swojej fazy głównej ta karta nie może być zniszczona przez bitwę. Nie, 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 nie. Kurde, i zniszczyłem sobie kartę. Fantastycznie zrobiłem, naprawdę. No nie chciałem tego robić. Nie wiem, dlaczego tak się stało. I teraz mam jedną kartę mniej. No nie. Czy użyć teraz tej? Różnie może być, wystarczy, że choć się trochę zwiększy, będzie problem, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Już się zlikwidowałem, zniszczyłem swoją dobrą kartę. Nie zobaczyłem, że wymaga poświęcenia. Kurde, tylko tu się wzajemnie zlikwidują. No właśnie, o to chodzi. No i tego nie przewidziałem. A już by było inaczej. Od razu aktywuję ten efekt. Żeby coś z tego było. I ostatnia. Kolejno 1200 do obrony. Znaczy to akurat nie jest aż tak ważne. Chociaż ten ataku ma 1000, jakbym to odwrócił, mógłbym go pokonać, więc nie. Już nie mogę tego cofnąć. Bardzo kiepsko. I koniec.
Zobaczymy, co się stanie. Teraz to już jest prawdziwy pojedynek. No tamtej karty po prostu brakuje. Zostały mi dwie. Mogę oczywiście uniknąć utraty swoich punktów. 1000 jest. On nie może być zniszczony przez pojedynek. Skorzystamy z tego. O, i nie mogę atakować, albo jeszcze te miecze działają. I zobaczymy, czy to prawda, że jest nie do pokonania. Jeżeli tak, to świetnie. No już go pokonali, no to naprawdę niezniszczalny. Bardzo. A, w ataku 1200 już tej karty nie ma. Czy jest w obronie, jak będzie atakował tu innymi? Ostatnio nie mogłem skorzystać z efektu tej karty. Teraz też pewnie nie będę mógł. Nie wiem dlaczego. Kiedyś korzystałem. Koniec. Może być ciężko. Jednak znowu się tak niefortunnie ustawiło. I mi się odpisało. Tu niestety tylko jeden będzie zniszczony, to mnie nie zadowala. 1000 jest, ale czy ja mogę już atakować, czy nie? A, zaryzykuję. O, tu 500 jest. O, to zrobiłem. Bardzo dobrze, zaraz, co to? No to atakował nie będę. Jeszcze gorzej niż mogłem zrobiłem, fantastycznie. Już chyba skończę. Nie, ja czekam na 1800. O, tu bym chciał zastosować, tak. No i to i tak niewiele mi pomaga. Mogłem sporo uniknąć. Mieć nawet 4000 punktów życia więcej. Oczywiście nic mi nie da. Koniec, jestem bezsilny. 2600. Jeszcze mam możliwość. O, i to można wykorzystać. Przeciwko... A, przeciwko wszystkim. No dobrze, ale tu będzie 100. To i tak mi nie da. Po 600 by odejmowało. To i tak koniec ze mną. Aktywujemy efekt tej karty. O, 2 to już niewiele. Koniec. I przegrałem, ale jakby był dobry pojedynek, to wiadomo co. Tym bardziej, że już mogłem wygrać, to też jest to w moim zasięgu. Myślę więc, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.